Bóg powiedział do mnie ostatnio, że już koniec z bieganiem z pustą taczką. Nie będzie pustych przebiegów. Nie będziemy robić nad kilometrów, tracić czasu. Działania będą celne. Modlitwy będą celne. Celny będzie każdy krok, który przyniesie owoc. Nie będziemy tracić czasu na puste działanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ze skały będziemy mieć moszcz i oliwę. Skała w obecnym czasie symbolizuje czas kryzysu. Ale to nie jest dla nas. My będziemy mieli moszcz i oliwę w trudnym czasie. I słowo do tego jeszcze, że chociaż padnie 10 tysięcy, ciebie to nie dotknie. W finansach, w jakiejkolwiek dziedzinie, to co się teraz dzieje, jeżeli uwierzysz w to i w trudnej sytuacji staniesz na tym słowie i kiedy przyjdzie diabeł z myślą o porażce, to ty masz powiedzieć tak, 10 tysięcy padnie po prawicy mojej, a mnie to nie dotknie. Bo ze skały dla mnie popłynie moszcz i oliwa i będę zawsze zaopatrzony, a myśli przychodzą i wiem, że przychodzą do waszych głów. Wiem, jak próbują mnie atakować i wiem, jakie słowo działa w danym momencie. A teraz jeszcze jedna rzecz. Jest taka kosiarka, która w jedną godzinę kosi 12 hektarów ziemi. I Bóg powiedział tak. Jeżeli weźmiesz się do pracy i wyjdziesz do roboty i będziesz mówił ludziom o mnie, to będziesz tak kosił. W ciągu godziny 12 hektarów zboża. Nieważne, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, nieważne, z czym przychodził do ciebie diabeł, że ten to jest ewangelista i namaszczony, a ja nie. To jest nieważne. Bo widziałam tę kosiarkę. Nie wiedziałam, że taka istnieje. Jest boska. W godzinę 12 hektarów ziemi. To nie kombajn, to taka kosiarka. Tak będziesz kosił. W godzinę 12 hektarów ziemi. Jeżeli tylko otworzysz swoje usta. Amen.